Siemka widzowie, jak widać, gips cały czas na ręce, jeszcze dłuższa wersja, ale tak, jutro jadę na consultation, do spitalation, na zdjęcie szwów, więc mam nadzieję, że jutro zacznę treningi i dlatego właśnie ten odcineczek wlatuje, ponieważ zaczynamy projekt Kopyto i zaraz wam pokażę, o co dokładnie chodzi. Dobra, jak widzicie tutaj na załączonym nagraniu, pierwszy dzień, główny bój to będą front squaty. To będzie jedyne ćwiczenie takie w sumie na wolnym ciężarze, które będę w stanie wykonać z tą rąsią w gipsie. Dlatego zdecydowałem się w sumie wrzucić te front squaty, mimo że ich dawno nie robiłem, ale to w sumie super ćwiczonko, więc na pewno czwórki będą spompowane. Tutaj w dalszym planie również hip thrusty. Hip thrusty też w sumie na wolnym ciężarze będę w stanie wykonać. Przywodziciel, odwodziciel, maszyna. To są takie średnio optymalne ćwiczenia, ale no są to ćwiczenia na nogi, które będę w stanie wykonać, no nie obciążając tej ręki tak naprawdę, tak? Może zwrócić uwagę, że są tylko 4 ćwiczenia. 4, 3, 3. To jest jeszcze w sumie dość ruchome. Ale zobaczę, że ta objętość jest dość duża, bo to jest 10 powtórzeń, 5 serii, więc ta objętość naprawdę jest spora. I biorąc pod uwagę, że będę głównie robił nogi 3 razy w tygodniu, no to mimo, że to są tylko po 4-3 ćwiczenia, to naprawdę jest to dużo pracy do wykonania. Dobra, drugi dzień, bułgary na Smithie. No przetestuję, zobaczę, jak to będzie wyglądało. Chciałem sobie zrobić jakoś bułgary, wykombinowałem, że ewentualnie w sumie mogę zrobić na Smithie, to będzie dość może stabilnie, jakoś może się uda to zrobić, no nie, będziemy testować. Wyprosty na suwnicy, drugie cięższe ćwiczenie, oczywiście jednonóż, ćwiczenie unilateralne, no będzie katowane będzie suwnica na pewno. Nordyckie kerle, może znacie, nie znacie, na dwójeczki też trzeba oczywiście wzmocnić, nie tylko samymi czwórkami człowiek żyje. Takie ćwiczenie w sumie bardziej, chociaż kurde, kto robił, ten wie, jak to wchodzi, ale takie ćwiczenie ekscentryczne mocno, raczej będę to robił ekscentrycznie niż koncentrycznie. Hack squat, kolejne ćwiczenie na suwnicy, znowu duża objętość. No i dobijanie, wyprosty kolan, zgięcia kolan na maszynie. Tak jak mówiłem, wszędzie te główne boje, jest to spora objętość. Więc nie sugerujcie się tym, że to jest tylko tyle ćwiczeń, ale naprawdę praca będzie do wykonania spora. Tak, w międzyczasie, bo to będę 5 razy, starał się 5 razy w tygodniu na siłownię chodzić, będzie wrzucony trening góry. Trening góry na razie zostawiam podpisany w ten sposób, ponieważ no, jak będę chodził na siłownię, będę jakoś kombinował na maszynach, zobaczę, co uda mi się zrobić, czego mi się nie uda zrobić, więc to jest bardzo ruchomy temat. Tak samo może się zmienić kwestia z nogami. Tego też nie obiecuję, że wszystko zostanie tak, jak zostanie. Jutro jadę na zdjęcie szwów i wszystko się okaże. Więc tak naprawdę, no co, jutro będzie prawdopodobnie może się uda zrobić pierwszy dzień na siłowni. Nie wiem, jadę rano do Łodzi, wieczorem powinienem zdążyć na trening, więc może się uda zrobić pierwsze nogi, może będzie trochę bardziej już ruchoma ta ręka, nie wiem, zobaczymy, może lekarze powiedzą, że już w ortezę to wsadzimy, a nie w szynę, to by trochę ułatwiło sprawę. No i co, no i w weekend pewnie wleci taki pierwszy vlog z całego treningu nóg, więc stay tuned, widzowie. No i jeszcze jedna taka rzecz, już się pożegnałem niby, ale jeszcze chciałem dodać, że ten plan nie jest najbardziej optymalny. To jest plan typowo pode mnie i ustawiony ze względu na popsutą rękę, więc niekoniecznie bierzcie przykład z tego planu treningowego. Jeszcze raz.